W pełni kontrolowałyśmy ten mecz, szczególnie w pierwszym secie. Dosyć gładko wygrałyśmy tego seta, ale wiedziałyśmy, że musimy gdzieś tam mentalnie być skupione mocniej już od drugiego seta. Znaczy nie uwierzę w to, że przy stanie 5-13 w trzecim secie nie przebiegały takie myśli o kurczę, teraz będzie katastrofa, trzeba się szykować na czwartą odsłonę. Jak jest za dobrze, to też jest niedobrze, więc potrzeba więcej skupienia, to na pewno. Tak jak pokazał to trzeci set, że trochę nam uciekły Koreanki i musiałyśmy nadgonić, ale fajnie, że gdzieś tam w kontrze zdobyłyśmy parę punktów i udało się wygrać tego seta trzeciego. Gdzieś powoli zaczynamy się odkręcać od meczu z Turczynkami, gdzieś wejście w ten turniej było dla nas chyba nie tak, jakbyśmy tego oczekiwały i myślę, że powoli, krok po kroku gdzieś tam pokazujemy tą swoją grę i jak możemy grać naprawdę. 100% skuteczność. 5 razy atakowałaś, 5 razy skończyłaś. Czy z Martyną Łazowską trenowałyście takie rozwiązanie? Jakby no trenujemy codziennie jakby ze sobą i gramy jak jesteśmy na treningu, więc jakby czujemy się. Myślę, że to z każdą rozgrywającą, która tu jest, to mam dobre czucie i po prostu nam wychodzi, więc tylko się cieszyć można. Ale czy nie było takiego momentu zwątpienia, jak przegrywałyście w trzecim secie 5-13? Znaczy, wydaje mi się, że nie. Myślę, że ta drużyna zaczyna być coraz bardziej pewna i jest tak dobra, taki ma potencjał, że wierzę w to, że to była taka mała wpadka i po prostu wróciłyśmy na własne tory. A jak przewidujesz, jak jutro będzie w meczu z Belgią, bo to są rywalki wam znane, ale tutaj wyniki spotkań nawet tych potentatów są czasami zaskakujące. No myślę, że to jest ciężki przeciwnik i trzeba będzie się przygotowywać tak jak do każdego innego i myślę, że mamy duże szanse na wygranie jak z każdym i wierzę w to, że będzie pozytywny wynik i że wszystko nam się uda.